Uroczystość rozpoczniemy od odegrania hymnów państwowych. Panie, panowie. W 1956 to był plac Armii Czerwonej. I na tym placu właśnie w październiku 1956 roku zebrali się studenci ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej i mieszkańcy Olsztyna, by zamanifestować poparcie dla dążeń niepodległościowych naszego bratniego narodu Węgier. Zebrało się na tym placu około 20 tysięcy ludzi. Następnie osoby te przeszły ulicami Olsztyna na ówczesny plac Świerczewskiego, obecnie Targ Rybny, i tam manifestowano poparcie. Owocem tego były również zbiórki krwi dla powstańców węgierskich, dary żywnościowe. Stąd też równo 50 lat po tych wydarzeniach powiat olsztyński wspólnie z Towarzystwem Polsko-Węgierskim postanowił uczcić ten fakt właśnie w postaci tego tryptyku, który jest na murach starostwa. Następnie w kolejnych latach sukcesywnie, powiem już po raz ósmy, mamy okazję obchodzić Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Rozpoczniemy ten dzień, który będzie obfitował w szereg wydarzeń, właśnie złożeniem kwiatów ku czci powstańców węgierskich oraz tych mieszkańców Olsztyna, którzy w 1956 roku manifestowali swoje przywiązanie do wolności i poparcie powstańcom węgierskim. Dziękuję bardzo. Głos zabierze atasze kulturalne ambasady Węgier w Warszawie, Zsombor Zöld. Szanowni panie starosto, szanowni panie asesyna, szanowni panie prezydencie, szanowni państwo, w imieniu ambasadora Węgier w Warszawie, pana dr Iwana Dziurcika, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Udział w uroczystościach upamiętniających ważne postacie z naszej historii jest zawsze zaszczytem i powodem do radości. Szczególnie wówczas, gdy są one inicjowane przez lokalne społeczności. Przyjechałem do państwa podziękować za to, że w imię przyjaźni polsko-węgierskiej chcieli państwo zorganizować tę uroczystość. Przy każdej takiej okazji sięgają mającą setki lat przyjaźni między naszymi narodami, odżywa na nowo i stanowi przykład do naśladowania również dla młodego pokolenia. W imieniu ambasadora Węgier w Warszawie, pana dr Iwana Dziurcika i pracowników ambasada, życzę państwu wiele sukcesów i dziękuję za pielęgnowanie przyjaźni polsko-węgierskiej. Dziękuję za uwagę. Również organizator dzisiejszej uroczystości, prezes Olsztyńskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej imienia biskupa Andrzeja Batorego, Andrzej Sasy. Atasze kulturalne ambasady Węgier w Warszawie, Zsombor Zöld.
poseł na Sejm RP, profesor Tadeusz Cimino. Prezydent Olsztyna Piotr Grzybowicz. Sekretarz województwa warmińsko-mazurskiego Janusz Smoliński. Wójt gminy Stawiguda Teodozy Marcinkiewicz. Samorząd gminy Barczewo, zastępca burmistrza Dariusz Jasiński. Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w imieniu rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesor Krzysztof Młynarczyk. Delegacja Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Władysław Mankut, przewodniczący Rady, wraz z Marcinem Kulasek, sekretarzem Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przedstawiciel Fundacji Otakowskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, podinspektor Sławomir Szakarek. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za tę uroczystość tutaj w Olsztynie. Na dalszą część zapraszamy do Bartonga o godzinie 12 w Sanktuarium Opatrzności Bożej w Bartongu. Dziękuję. Widziałem właśnie taki mały sprzęt i byłem pełen podziwu co do jakości. Bo wszystkie wcześniejsze, które są dzisiaj,